Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Jest już nowy numer Gazety Lokalnej w numerze Śmierć. Terenówką po jeziorze czujemy się jak pachołki. KS przegrywa w Zelowie. Do tego największa kutnowska giełda pracy. Autogiełda. Dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw, cena 1,99 zł. Kolejna edycja Różanej Rodziny za nami. W sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury z władzami miasta, Dorotą Zawadzką i sponsorami projektu spotkały się rodziny mieszkańców Kutna urodzonych od 1 stycznia 2017 roku do 12 maja. Kutnowskie maluchy, które urodziły się w ostatnich miesiącach, miały swoje święto. W Kutnowskim Domu Kultury odbyła się bowiem kolejna już edycja projektu Różana Rodzina. Spotykamy się dzisiaj w związku właśnie z projektem Różana Rodzina, projektem, który został przygotowany i zainaugurowany w czerwcu ubiegłego roku. Projekt jest dedykowany urodzonym i zameldowanym najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Wspomnieć naszego projektu Różana Rodzina i myślę, że nie spamię, jeżeli powiem, że wyjątkowość na skalę krajową jest dlatego, że produkt od samego założenia do samego końca jest nasz. Nasz lokalny kutnowski. Dlatego, że zaangażowali się w jego realizację przedsiębiorcy z Kutna, mikro, małe, średnie i wielkie przedsiębiorstwa,
które przekazały swoje produkty, które wytwarzają tutaj na terenie naszego miasta, bądź zniżki na realizację swoich usług, z których będziecie Państwo mogli skorzystać. My się chwalimy tym, chwalcie się Państwo tym i zapraszamy do korzystania z tego, co jest w naszym mieście. I cieszymy się, że dużo osób korzysta, przyszło dzisiaj, myślę, że pogoda temu sprzyja. Chciałbym się z okazji wczorajszego dnia matki pogratulować i życzyć wszystkim mamom, a tutaj mam jest wyjątkowo dużo, wszystkiego dobrego, zdrowia, zadowolenia w spocie, szczęścia tego rodzinnego, wszystkiego, czego tam potrzeba w życiu. Także w imieniu własnych, władz samorządowych miasta składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Mam przyjemność i zaszczyt brać udział w tym projekcie po raz trzeci, czyli od samego początku. Jestem tutaj co pół roku i z ogromną przyjemnością spotykam się i z władzami, i z organizatorami, i z rodzicami, bo mam tutaj takie spotkania konsultacyjne dla rodziców. Dzisiaj też tak będzie. Jestem tutaj cały dzień, mam swoje stoisko, będą porady, będzie można podejść, zapytać, przytulić się, jak ktoś potrzebuje, wypłakać się, potrzymać za rękę, albo uzyskać jakąś odpowiedź, jeżeli macie takie potrzeby. Zachęcam, bo na niewielu rzeczach się znam w życiu, a na dzieciach się znam. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że a propos tego projektu, który wymyśliliście tutaj w Kutnie, rzeczywiście ja jeżdżąc po Polsce w różnych miejscach opowiadam o tym projekcie, że jest miasto Róż, jest różana rodzina, że walczy się o to, żeby dzieci się rodziły, żeby przychodziły, żeby były dumne, żeby zostawały. I wszyscy mówią, to jest bardzo dobry pomysł, może u nas zrobimy, ale kończy się na mówimy. Także bardzo gratuluję, że ten pomysł się urodził, że jest, że trwa. I jeżeli tylko będziecie mnie zapraszać, to będę trwała z tym projektem Wam z Wami. Wszystkim mamom życzę rzeczywiście wszystkiego najlepszego z okazji dnia mam. Tym, które jeszcze mamami nie są, a już wiedzą, że za chwilę będą, też składam najlepsze życzenia, bo wiem, że takie są na sali. No i oczywiście wszystkim dzieciom. Była tutaj mowa, rozmawiając, żeby się nie przejmować, że młodzież gada. My gadamy, to i młodzież gada. Także w ogóle się tym nie przejmujcie. Miłej zabawy i mam nadzieję, że się spotkamy tu czy na zewnątrz. Prezydent Zbigniew Burzyński, jego zastępcy Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak oraz gość specjalny Dorota Superniania Zawadzka wręczyli maluszkom i ich rodzicom upominki. Na uczestników imprezy czekał oczywiście słodki poczęstunek, a także m.in. prezentacja wózków dziecięcych. Projekt jest częścią kutnowskiej polityki prorodzinnej. Zamysłem akcji jest współpraca władz i lokalnych przedsiębiorców, by wyróżnić i pochwalić rodziców i ich pociechy. W sobotę w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyło się 6. już Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego. Największą atrakcją była jednak wystawa sprzętu wojskowego, która miała miejsce na Placu Wolności. W obronie bezpieczeństwa obywateli to tytuł tegorocznego 6. już Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Klonowia. Seminarium było podzielone na dwie części, wykładową i plenerową. W części seminaryjnej mogliśmy usłyszeć m.in. o policji przedwojennej w okresie międzywojennym, a także o rodzinach policyjnych w Kutnie w 1939 roku. Swoją służbę dla Rzeczypospolitej, swoją służbę w Policji Państwowej niejednokrotnie rozpoczynali dużo wcześniej, od roku 1919. Pierwsi z nich tutaj z terenu powiatu kutnowskiego to oczywiście żołnierze wojny 1920 roku, a wcześniej legioniści, członkowie POW, Strzelca i innych organizacji niepodległościowych, które na naszym terenie działały. W dalszej części programu Aleksandra Baranowska przybliżyła 10 lat istnienia Stowarzyszenia i Orkiestry Klonowia w Klonowcu Starym. Orkiestra nasza grała w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce, głównie właśnie w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Ale jak widać, te niebieskie punkty to są miejsca, w których graliśmy, ale jak widać, graliśmy od morza, po góry, wszędzie, gdzie się dało, wszędzie, gdzie tylko nasza działalność była mile widziana. Jak przystało na jubileusz, było 100 lat i szereg podziękowań. Proszę o przyjęcie gratulacji oraz wyrazu najwyższego uznania i głębokiego szacunku za wspaniałe osiągnięcia artystyczne i twórcze rezultaty
w upowszechnianiu dostępu do kultury oraz rozbudzaniu artystycznego zamiłowania wśród mieszkańców naszego regionu. Jestem pełen podziwu dla zaangażowania, z jakim stowarzyszenie prowadzi orkiestrę Dętą Klonowia, która jest grupą rekonstrukcyjną orkiestry Dęty 37. Męczyńskiego Pułku Piechoty w Kutnie imieniem księcia Józefa Poniatowskiego. Dziękuję, że muzyka tej orkiestry rozbrzmiewa w czasie wielu imprez, obchodów i uroczystości. Pragnę w imieniu swoim, jak również mieszkańców powiatu kutnowskiego podziękować za dzielenie się swoim talentem, za wspaniałe występy będące źródłem wielu wzruszeń i okazją do kształtowania w nas wrażliwości na piękno muzyki. Grzegorz nam też pomaga w wielu sytuacjach i też, jak Państwo słyszeliście, było u niego w muzeum, też żeśmy tam zamieszania zrobili raz, seminarium organizowaliśmy, mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś, ale powiem Państwu, że takiego człowieka za świecą szukać, naprawdę, wierzcie mi. Aniu, nie wiem, co powiedzieć. Ania nie powie, jeszcze nie powiedziała tego, że na moim wesolu, ale na ślubie taką niespodziankę mi zrobiła. Aniu, ja dziękuję bardzo, bo ja powinienem dziękować, nie ty, tak jak Andrzej powiedział, bo to bardziej ja korzystam z twojej pomocy, jak ty z mojej. Tak to wygląda. I że tego się jeszcze chce, tak też chciałem powiedzieć, bo mimo tych różnych problemów, także dziękuję bardzo. I taki nie będę czytał. W tą poczyta się. Taki skromny upominek ode mnie i od muzeum. To bardzo skromny, ale ciekawe. To są jeszcze książki, także dziękuję. Chcieliśmy wam coś dać. Drewno, stal i kamień. Szanowni Państwo, surowe drewno, które taką można powiedzieć jest oznaką czegoś, co wzrasta, jest silne, wrasta w ziemię. Kamień jest twardy, niewzruszony. Na kamieniu wypisujemy różnego rodzaju inskrypcje. Żelazo. O, żelazo. Jest to odlew, bo to nie jest oryginalne żelazo, ale jest to odlew. Dlatego też taki kolor ma, bo jest to odlew tablicy, która została przez naszych kolegów podniesiona z rzeki Zbrucz. W naszych zbiorach jest to. Ta tablica. I tak jak padła, i tutaj na prezentacji naszego szanownego przedmówcy była biało-czerwona, tu ta brązowa, zardzewiała, podniesiona po 70-80 latach ze Zbrucza, dalej pokazuje, że tam była Polska. I to niech wam cały czas też przyświeca. Rozwijajcie się, trwajcie i bądźcie Polakami. Panie dziękuję. Od godziny 15 na Placu Wolności można było z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy, zarówno współczesny, jak i historyczny, oraz pokaz sprzętu Policji i Straży Pożarnej. Będzie przedwojenny motocykl, będzie czołg TKS, będzie wóz pancerny, to jest jeśli chodzi o sprzęt historyczny, będą wystawy stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych z różnym sprzętem, to jest nie do wymienienia ten sprzęt i będzie też armata Bofors, która już w Kutnie jest znana, ale no, która jest też nam udostępniona. No i będzie też, weźmie też udział 37. Dywizjon Obrony Powietrznej z Sochaczewa, który też przygotował nam wystawę sprzętu wojskowego. Całe przedsięwzięcie zrealizowane było dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kutnie i pod honorowym patronatem Starostwie Kutnowskiego. Odbyły się kolejne zajęcia z projektu Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy. Seniorzy spotkali się z dietetykiem, który wyjaśniał zawiłości zdrowego i poprawnego żywienia. Odpowiednio zbilansowana dieta jest ważna w sprawnym funkcjonowaniu ciała i umysłu. Szczególnie dotyczy to osób starszych, którzy z wiekiem zapadają na różne dolegliwości. W ramach projektu Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy, mieszkańcy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie spotkali się z Olgą Wojtysiak z poradni Przyjazny Dietetyk. Jaką objętość te warzywa zajmują w żołądku? Mamy tutaj żołądek wypełniony 400 kaloriami pochodzącymi z oleju, oliwy, jakiegokolwiek tłuszczu. Widzimy, że tutaj bardzo mała tylko ilość tego żołądka jest zapełniona. Tak? Tutaj ta przestrzeń to jest przestrzeń pusta. Tutaj mamy tą samą ilość kalorii, 400 kalorii, ale z mięsa. Widzimy, że już objętość jest większa.
No ale nadal mamy dosyć dużą część tłustą żołądka. A tu mamy tą samą ilość kalorii, też 400, ale z warzyw. Już widzimy, że cały żołądek jest zapełniony tymi warzywami, tak? Czyli ta sama ilość kalorii z warzyw rzeczywiście ma bardzo dużą objętość, tak? Ten żołądek jest wypełniony warzywami i nie jesteśmy tak szybko młody. Pani dietetyk wyjaśniała osobom zebranym w dziennym domu pomocy społecznej, na czym polega właściwa dieta oraz jak przygotować posiłki, by były zdrowe przy zachowaniu odpowiedniego smaku. Jeżeli staramy się tą sól ograniczać, to coś w miejsce tej soli musimy dodać, tak, żeby rzeczywiście ta potrawa nie utraciła smaku, żeby ona była dla nas atrakcyjna. I co możemy w miejsce tej soli dodać? Możemy użyć dużo ziół. Jakie to mogą być zioła, które będą nadawały smak? Tutaj pani wspomniała. One świetnie zastępują właśnie lekko słonawe, tak? Podobnym takim zamiennikiem będzie kary. Z dietetykiem spotkają się również dzieci ze świetlicy Rodzinka w kompleksie terapeutyczno-integracyjnym. Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie organizuje specjalną imprezę z okazji Dnia Dziecka. Tym razem odwiedzi nas roztańczona gwiazda. Gdy pogoda dopisuje na całego i czuć koniec roku szkolnego, przychodzi taki dzień na samym początku czerwca, gdzie każde dziecko się uśmiecha. Chodzi oczywiście o Dzień Dziecka. Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie organizuje specjalną imprezę z tej okazji. Tym razem, oprócz dobrej zabawy, motywem przewodnim rodzinnego zawrotu głowy będzie taniec. Oprócz tanecznych bloków animacyjnych, gdzie dzieci będą mogły poznać różne kroki, odbędzie się także konkurs zatytułowany Konkurs Tańca Masz Minutę. Po rozdaniu nagród konkursowych nastąpi występ kutnowskich talentów. Będą to m.in. wokaliści i zespoły ze szkół tanecznych. Wisienką na torcie całego wydarzenia będzie występ znanego, zawsze uśmiechniętego i pełnego energii tancerza, znanego z programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdami, Jana Klimenta z małżonką Lenką. Po dniu pełnym ruchu należy odpocząć, więc dobrze jest to zrobić podczas koncertu zespołu SOS, który to coveruje piosenki szwedzkiego zespołu ABBA. Oprócz głównych atrakcji na dzieci będą czekać dmuchańce, baseny z kulami, trampoliny, karuzele oraz wiele innych zabaw. Start imprezy to 4 czerwca, godzina 10, Kutnowski Stadion Miejski na ulicy Kościuszki 26. Forum Idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu to tytuł konferencji zorganizowanej przez kutnowskich policjantów. Głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie odbyła się konferencja pod nazwą Forum Idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu, którego głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez starostę powiatowego w Kutnie Krzysztofa Debicha oraz prezydenta miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego. A dzisiaj mamy spotkanie na temat ruchu drogowego, w którym my chcieliśmy ukazać, jak ważnym aspektem jest pomoc medyczna. Nie można jej bagatelizować. W związku z tym zaczynamy od szkolenia tych najmłodszych ludzi naszych, którzy już w jakiś sposób też są prawowitymi uczestnikami ruchu drogowego i którzy uczą się udzielania pierwszej pomocy, aby nie bagatelizować, aby kształcili się w tym kierunku, aby w przyszłości nie bali się tego, aby każdy z nas, społeczeństwa, widząc osobę potrzebującą, udzielał jej pomocy, bo to nie tylko chodzi o ruch drogowy, ale wszędzie. Każdy może zasłabnąć, nawet w szkole, w pomieszczeniu, w galerii, aby nie bać się pomagać innemu człowiekowi w potrzebie. Konferencję rozpoczął komendant powiatowy Policji w Kutnie, nadkomisarz Krzysztof Szymański, który przywitał wszystkich gości, a następnie przedstawił prelekcję pod nazwą Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie społecznym oraz niechronieni jego uczestnicy i użytkownicy jednośladów. Dziedzina transportu jest najbardziej niebezpieczna ze wszystkich innych dziedzin, które nas otaczają, które nas przemieszczają. Bo drodzy Państwo, ponad 1 200 000 osób rocznie ginie na drogach. Dodaję, że co 30 sekund, tak, taka jest prawda, co 30 sekund na kuli ziemskiej w wyniku wypadku ginie człowiek. W Polsce w ostatnim roku średnio było to 9 osób dziennie, a w naszym województwie co godzinę i kilka minut notowaliśmy zdarzenie drogowe. Jeżeli byśmy to mieli tutaj bezpośrednio przedłożyć, te dane, na nasz powiat kutnowski, to trzeba powiedzieć, że każdego dnia w roku ubiegłym notowaliśmy średnio 3 zdarzenia drogowe, a co 5. zdarzenie drogowe to był wypadek. Czyli to takie zdarzenie, w którym
już komuś coś się stało. Kolejnym punktem konferencji było zaprezentowanie przez najmłodszych uczestników, dzieci z przedszkola nr 3 w Kutnie, krótkiego występu artystycznego dotyczącego pierwszej pomocy, po czym wzięły udział w niecodziennych warsztatach nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził na scenie pan Tadeusz Zagajewski, prezes zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Jeśli nic nie odpowiada, krzycz o pomoc, oto rada. Ludzie do bolika, słuchaj chwilę, czy oddycha. Patrz, czy się podnosi brzuszek, poczucie pokoło uszek. Szybko po doktora, na działania twoja pora. Jeśli nadal nic nie czujesz, do ucisków przystępujesz. Proste rączki splec ze sobą, pochyl się nad tą osobą. Połóż na serduszku ręce i uciskaj rytm w piosence. Rób tak, póki starczy sił, a ten człowiek będzie żył. No to zabandażujemy. Oj, już nie pójdę. Bandaż specjalny. Dobrze robię? Nie! Jak to nie? A to prosto, proszę. A może wy potraficie bandażować, co? Tak, na pewno. A przekonamy się? No zobaczymy. Po krótkiej przerwie odbyła się inauguracja projektu profilaktyczno-edukacyjnego pod nazwą Dąbrowszczak Dzieciom – Bezpieczne Przedszkolaki. Dąbrowszczak Dzieciom – Bezpieczne Przedszkolaki. To właśnie w najmłodszych musimy zasiać to ziarno roztropności, aby móc w przyszłości zbierać plon. Dlatego my, uczniowie pierwszego LO, pragniemy wesprzeć działania podejmowane przez osoby zajmujące się profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa i dialogu społecznego. I mamy nadzieję, że opracowana przez nas książeczka przyczyni się do propagowania wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród najmłodszych pokoleń. Jako ostatni swoją prelekcję wygłosił doktor nauk medycznych Adam Maciej Pietrzak, instruktor ratownictwa drogowego w Głównej Komisji Biura Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego na temat pierwsza pomoc medyczna w ratownictwie drogowym. Z dnia na dzień coraz bardziej jesteście skazani sami na siebie. Albo nauczycie się ratownictwa już teraz, albo ZUS stracie na ręce z powodu waszej wierności. Także zróbcie im głupi kawał, żyjcie 100 lat i wtedy macie szansę skorzystać z przyjemności życia. Jeżeli już się macie dozwaniać, to właśnie gdzie dzwonić. Polecam uwadze nadal 3/9. Ktoś powie do pogotowia, a dlaczego nie 112? 112 mamy nadal w fazie budowy. W sąsiednim województwie mazowieckim 112 jest to centrala z Radomia. Opóźnienia na przekazanie informacji ze 112 sięgają w tej chwili na pół godziny. Typu dzwonią do nas do Płocka na dyspozyturę. Bud Mariański to u was, nie u was? To chyba rejon 6. O cholera, robimy się. I to się przekłada. Stąd też 112 Pabianice też nam czasem zasuwa jakiegoś knota, gdzie szukamy, gdzie to jest. Stąd polecam 3/9 jako pogotowie, 998 jako straż pożarną i stare 997 jako policyjny. Tu uwaga szczególna. W kodeksie drogowym bowiem wymaga się od was jako obywateli, abyście to do wypadków zwali pogotowie i policji. Módlcie się jeszcze poza tym do 998, strażak potrafi wszystko. W tym kraju straż pożarna jest to ratownictwo ogólne. Techniczne, chemiczne, pożarowe, medyczne, ekologiczne, co kto sobie życzy. Jak strażak w cywilu nie wie, co zrobić, to pewnie już nikt nie wie. Podczas trwania konferencji przed budynkiem Kutnowskiego Domu Kultury dzieci ze szkół podstawowych w Kutnie korzystały z miasteczka ruchu drogowego oraz symulatorów 3D. Brały również udział w konkursach przygotowanych przez mundurowych. Po zakończonej konferencji komendant powiatowy policji w Kutnie nadkomisarz Krzysztof Szymański wręczył dzieciom nagrody, które wykazały się najlepszymi umiejętnościami jazdy na rowerze. Mieliście dzisiaj niepowtarzalną okazję nauczyć się pewnych rzeczy, które mogą was spotkać na co dzień. Macie taki przedsmak, jak się poruszać w ruchu drogowym, w tym prawdziwym ruchu drogowym, ze znakami drogowymi. Później wejdą elementy jeszcze bardziej złożone, jak są światła, a może ktoś z was jeszcze pojedzie do większych miast naszego, Polski naszej, albo jeszcze gdzieś indziej i zobaczy jeszcze, nie wiem, trolejbusy, czy też inne pojazdy, które będą dla was nową.
Tu chodzi o to, żeby was zaszczepić i sami, żebyście się uczyli bezpiecznych zachowań na drodze. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt. Jazdy sprawnościowej po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego zdobyła Natalia Kamińska. Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zdobył Mateusz Gładysiak. Brawa! Dzień dziecka można spędzić w różnoraki sposób. Można wyjechać na wycieczkę, zostać w domu z rodziną lub spędzić czas na zabawie w akwaparku Kutno. Dzień dziecka to międzynarodowe święto, którego celem jest upowszechnianie ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Bardziej kameralnie jest to święto, gdzie dzieci otrzymują prezenty i organizowane są dla nich różne atrakcje. Ale Dzień dziecka to nie tylko prezenty od rodziców, ale i dobra zabawa. Aquapark Kutno przygotował dla dzieci specjalną atrakcję z okazji ich święta – Aqua Glide Challenge Track. Zapytaliśmy dzieci, jak się bawią na basenie i jak podoba im się nowa atrakcja. Przyjechaliśmy z klasą, no i bardzo dobrze się bawimy. To jest też przeszkód, najpierw wchodzimy na takie, trzeba się złapać, przechodzimy, na koniec skaczemy do wody i wspinamy się oraz zjeżdżamy z jeżdżalni. Bardzo fajnie, ciekawe atrakcje są. No ogólnie fajnie. Uczestniczyłaś w tej zabawie tutaj? Tak. No już kilkanaście razy. O, nie zmęczyłaś się? Trochę. Męczą się najbardziej ręce, bo trzeba się mocno trzymać. Bardzo fajnie, przyjemna kąpiel, fajna rekreacja. No troszkę się zmęczyłem, troszeczkę, ale tam... Jeszcze parę razy pozjeżdżam. Wszystkim dzieciom z Kutnej okolic życzymy niesamowitych prezentów i niezapomnianych chwil spędzonych podczas swojego święta. Pogoda sprzyja remontom dróg. Widać to również w gminie Kutno. Wiosna i lato to idealny okres do rozpoczęcia remontów dróg, a te po okresie zimowym są często w opłakanym stanie. Potrzebę ich modernizacji widzi także wójt gminy Kutno, Jerzy Bryła. Jeśli chodzi w ogóle o w drogach, jesteśmy również... po ustnym porozumieniu i prawie że pisemnym ze starostwem, gdzie wspólnie będziemy remontować drogi powiatowe na terenie gminy Kutno. To jest taka droga, która prowadzi przez Zleszno, odbywa tam do miejscowości Gostków, dalej miejscowość Woźniaków, Wysoka Wielka, to też jest droga powiatowa i droga Leszno, Szczegocin i tak dalej. Także to wartość tych robót będzie dość spora, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo starostwo jeszcze nie określiło się, ale w tym roku będziemy ten zakres robót wykonywać. Rozstrzygnięty został również przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Bielawki. Wygrało przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów RBDIM z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość zadania to około 700 tysięcy złotych. Termin wykonania prac to koniec lipca bieżącego roku. Mamy drogi, które w ubiegłym roku pokryliśmy destruktem. Żeby ten destrukt nie ulegał zniszczeniu, to pokryjemy asfaltem, ale to już za własne pieniądze i własnym sumptem. A w tej chwili już wykonujemy remont tych dróg lokalnych przy użyciu sprzętu takiego, powiedzmy, spycharek, walce i tak dalej, uzupełniałem te wyrwy przy pomocy gruzu. No i jeśli chodzi o drogi, to jeszcze w tej chwili rozpoczęliśmy wykaszanie poboczym, no bo już są chwasty dość wysokie, wykaszamy, także pełną parą to idzie, idą prace przy tych rowach i drogach. No przyznam się, że mieszkańcy już dość mocno narzekali, ale mówię, nie było warunków, żeby to wcześniej rozpocząć. No i trudno uzupełniać dziury jakimś materiałem, asfaltem, czymkolwiek podobnym, kiedy woda jest i tak dalej, ale robimy to, rozumiemy mieszkańców, że drogi są w złym stanie. Na miarę możliwości poprawimy na pewno. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W niedzielę częściowo słonecznie w całym regionie, temperatura 23 stopnie w Kutnie, 26 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale. W nocy przelotne opady, temperatura 13 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W poniedziałek pochmurno w całym regionie. Temperatura 21 stopni w Kutnie, 24 w Łowiczu i Łęczycy.
Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale.